z siódemką Mateusz Zdun, z szóstką Dariusz Czyszczoń, z dziewiątką Damian Lickiewicz, z dziesiątką Szymon Jędrzejczyk, który jest kapitanem drużyny, z siedemnastką Dariusz Boś. To jest pierwsza jedenastka tej drużyny. Dwaj ludzie, bez których trudno sobie wyobrazić naszą drużynę. Najlepszy strzelec Kuba Juszczyk, kapitan Paweł Baneś. Co konkretnie zmieniło się w ostatnich meczach? 4 mecze, 2 zwycięstwa, 2 remisy, w sumie 8 punktów. No myślę, że odkąd nastała era Romana Madeja, fajnie zespół jest poukładany. No, przesuwamy całą drużyną na całej szerokości boiska, długości. Jeden biega za drugiego, jeżeli komuś coś nie wyjdzie, zaraz jest drugi zawodnik, który mu pomaga. Wszyscy bardzo angażują się w to, co robią i myślę, że gdyby nie jakiś tam brak skuteczności i sędziowie, to tych punktów mogliśmy mieć dużo więcej. Ostatni mecz w środowy w Bochni, sędzia nam zabrał 3 punkty. Wcześniej graliśmy w Sieprawiu, nieskuteczność, straciliśmy znowuż 2 punkty. Opowiedz, Kuba, o tej dzisiejszej sytuacji bramkowej, bo było widać uśmiech na twojej twarzy po strzeleniu gola. No, uśmiech było widać, bo bramka dość taka była zabawna. Sytuacja dość niespodziewana. Jak dla mojej osoby, piłka z boku trafiła do Pawła Banysia, który od razu uderzył na bramkę. Piłka się w sumie tylko ode mnie otarła i zmyliła całkowicie bramkarza. W sumie taka wspólna bramka, no ale cała drużyna na nim zapracowała. Fajnie, że dała nam 3 punkty i zwycięstwo, bo potrzebne nam było, żeby spokojnie myśleć o przyszłości. Znaczy wszystko się zmieniło w momencie zmiany trenera. Przyszedł trener, wpoił nam grę bardziej agresywną, zaczęliśmy wierzyć w siebie. Zaczęliśmy przede wszystkim robić punkty, to nam dodało troszeczkę więcej wiary. No i co tu więcej powiedzieć? Cała drużyna pracuje, biega, walczy, wszyscy się bronimy, wszyscy atakujemy, a to, że akurat strzelam ja bramki, no to już jest w sumie zasługa całego zespołu. Fajnie, że to na mnie pada, no ale cała drużyna na to pracuje. Szanowni Państwo, 25 minuta spotkania. To zamieszanie pod bramką gości. Jakub Juszczyk zdobywa pierwszą bramkę w dzisiejszym meczu. Brawo, Kuba! Szanowni Państwo, 25 minuta spotkania. To zamieszanie pod bramką gości. Piątka do tyłu, Kogut. Do tyłu, podświetlony. Do Rudy Kogut. Przyjmuj tę piątkę. Proszę Państwa, właśnie w tym momencie pan Andrzej Klik zakończył pierwszą część spotkania. Dobra!
Wiesz go? No. Ale was chuja zrobił, nie? Ale was chuja zrobił. I za chwileczkę pierwszy rzut rożny KS w tym meczu. Skaczemy, uwaga! Maksymilian przybył. Krzysztof Wdowi. Rzut wolny dla drużyny KS-u. Atak, wal na bramę. A to był Grzegorz Jurczyk. Kapitalnym strzałem z rzutu interwencja bramkarza drużyny Trzebini Rafała Kolańskiego. Chcieliśmy zaprosić serdecznie wszystkich kibiców na najbliższy mecz środowy z liderem, z Popradem Muszyną na godzinę 17. Oczywiście zapraszamy na wszystkie mecze i dziękujemy kibicom za doping. Dziękujemy. Szanowni Państwo, 25. minuta spotkania.
zaproszeniu pod bramką gości Jakub Juszczyk zdobywa pierwszą bramkę w dzisiejszym meczu.